Edyta Urbaniak, Adrian Krupa, witamy Państwa bardzo serdecznie w bloku świątecznym Sieradzkiej TV Media. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy wielkanocne wydanie naszego programu. Wielkanoc to doskonała okazja, aby porozmawiać o obrzędach oraz zwyczajach związanych z tym świętem, a kultywowanych przez wielu z nas do dnia dzisiejszego. W pierwszej części programu zapraszamy do Sieradzkiego Parku Etnograficznego, w którym zespół śpiewaczy z Chojnego wspólnie z nami przygotował dla Państwa obrzędy kultywowane na pamiątkę męki pańskiej. Zapytaliśmy także, jak Państwo spędzacie święta. Gościliśmy również z kamerą podczas wyjątkowego wielkanocnego jarmarku, gdzie rozmawialiśmy z regionalnymi wystawcami prezentującymi wspaniałe potrawy i dekoracje, które królują na świątecznych stołach. W dalszej części programu przygotowaliśmy również świąteczne życzenia, które w tym szczególnym czasie skierowali do widzów przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, wielu innych instytucji oraz przedsiębiorcy. Sponsorami programu w części dotyczącej tradycji i obrzędów wielkanocnych są Grupa Tubondzin, ceramika pięknego wnętrza, mecenas kultury. Okna Konieczne, ciepło, elegancja, bezpieczeństwo. Ekowiatr, spółka jawna, bezpieczne zarządzanie nieruchomościami. Okres świąt wielkanocnych rozpoczyna Niedziela Palmowa, która jest jednocześnie początkiem Wielkiego Tygodnia. Dla chrześcijan to czas, który upamiętnia ostatnie dni Chrystusa i przygotowuje do najważniejszych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Z tym okresem związanych jest wiele zwyczajów i obrzędów nie tylko kościelnych. Według dawnej tradycji w Wielki Piątek przed wschodem słońca kobiety szły do rzeki, by się umyć, a następnie przynosiły wodę w dzbankach dla pozostałych domowników. Zabieg ten miał zapewnić gładkość skóry i usunąć krosty z twarzy. W Wielkim Tygodniu chłopcy przygotowywali drewniane klekotki. W obrządku kościelnym zastępują one do dzisiaj dzwonki. Dawniej w praktyce ludowej służyły do odstraszania złych mocy. Wielka Sobota to dzień, w którym święci się potrawy. Kiedyś święconkę noszono w dużym koszu. Święcono jaja, placek, chleb, szynkę, ser i masło. Na dno wkładano ziemniaki, których później używało się do pierwszego sadzenia. W Wielką Niedzielę na śniadanie spożywano poświęcone pokarmy. Przed przystąpieniem do konsumpcji każdy z domowników musiał upić kropelkę poświęconego octu, na pamiątkę tego, że Pan Jezus był nim pojony przed śmiercią. Następnie nagryzano korzeń chrzanu lub zjadano odrobinę startego. Potem dzielono się jajkiem wedle starszeństwa. W niektórych domach na śniadanie wielkanocne spożywano rosół, a do niego wkładano szynkę, kiełbasę i jajka. Słoninę od szynki przechowywano w szafie dla celów leczniczych. Po śniadaniu gospodarz szedł w pole, by włożyć w zboże krzyżyki zrobione z palm wielkanocnych. Miało to uchronić plony przed zniszczeniem ich przez grad. Skorupki z poświęconych jaj rozsypywano wokół chałupy, wierząc, że dzięki temu myszy i robactwo nie wejdą do izby. Wsypywano je też w kretowiny w ogródkach. Dawniej w podsieradzkich wsiach drugiego dnia Wielkanocy dzieci i młodzież chodziły od domu do domu z różnymi rekwizytami. Najmłodsze dzieci obchodziły wieś z pasyjką, starsze dziewczynki z gaikiem, a dorośli nieżonaci mężczyźni z wózkiem dyngusowym. Dzieci, które chodziły po wsi z pasyjką, śpiewały pieśni o męce pańskiej i zbierały dary. Pasyjka wykonana była z kolorowego papieru glansowanego, układanego wachlarzykowato i przypiętego do patyczków ułożonych w kształt krzyża. Tam stukają. O, patrzej ta. Dziewuszki idą i chłopczoszek idzie z pasyjką. Dziewuchy, wychodź tam z chałupy. O, ho, ho. No i co? Jak wy tak chodzi ta po tej wsi i umie ta coś śpiewać? Nauczyli ta się co? No to posłuchamy trochę. Wielki czwartek, wielki piątek, cierpią Pan Jezus za nas smutek. Za nas smutek, za nas rany, za nas cita, chrześcijany. Trzej Żydowie, jak katowie, Pana Jezusa umęczyli. Umęczyli, na krzyż bili, krzyża zbili, w grób włożyli. Chodźmy teraz do kościoła,
tam się dzieje, bosko chwała, do kościoła, do każdego. Nie mijajmy ubogiego, bo ubogi co ma to do, a bogaty się wymówią, pochwalony jest Chrystus. Na wieki wieków. Amen. O, jak ty żeś ta się ładnie nauczyli i taką długą. Chyba wam tam pomogą kto w domu? Nie. Nie, tak same wszystkie razem? O, jaką ta ładną pasyjkę. Tak, patrzę i ta. Przynieś no tam władzia im. Jajka na dyngu trzeba im dać, bo przecie koszyczki mają. To dopiero zaczyna ta od nas pewno chodzić? Tak? Do pierwszej chałupy przyszliś ta. Moda. No. Jajka, trzymaj no prosto, bo się placek wywróci, tak? Żebyś ta nie pogubili po drodze. Chłopczykowi jajko daj na tam. O, i cukierków dostaną. Bo przecie ta zarobiły. Idź ta sobie jeszcze i jeszcze zarobi ta. Bóg zapłaci. Bóg zapłaci. Dobrze, dziękujemy. Niech tam wam smakuje dobrze. Już niedługo zabrzmi wesołe Alleluja. Chwalmy Boga. Chrystus zmartwychwstał. Radujmy się. Człowiek raduje się, bo życie zwyciężyło śmierć. Przypominamy sobie tę prawdę, bo jest nam nieodzownie potrzebna. Czujemy, jak bardzo jest nam ta prawda o zwycięstwie życia nad śmiercią potrzebna na każdy szary dzień. Daje nam przecież nadzieję udziału w zmartwychwstaniu Chrystusa. Chciałbym za pośrednictwem telewizji naszej sieradzkiej życzyć, aby Chrystus prawdziwie żył w waszych domach i rodzinach, aby wasz język był językiem miłości i przebaczenia, aby wasze decyzje podejmowane na forum życia rodzinnego były zawsze przemodlone, a każdy dzień modlitwą rozpoczęty i zakończony. Tegoroczne święta będą należały do wyjątkowych, przecież wszyscy, umacniając więzi rodzinne, czekamy na bardzo szczególny dzień, dzień kanonizacji Jana Pawła II. Niech zatem ten dzień świąt wielkanocnych, jak i dzień kanonizacji Jana Pawła II, doda nam wszystkim sił do życia w przyjaźni z Chrystusem, doda nam sił do mężnego wyznawania wiary i niech płynie w świat właśnie od nas się radza kanonizacyjna iskra miłosierdzia. Szczęść Boże wszystkim. Przed nami szczególne święta. Święta Wielkiej Nocy. Dla nas, Polaków, to ważne dni. Wielki Tydzień, najpierw czas smutku, przygnębienia, rozmyślań i powagi. Wielki Piątek, po raz kolejny Chrystus umrze na krzyżu, a później po trzech dniach, w trzecim dniu, wielka radość. Zbawiciel świata zmartwychwstanie. Przyjdzie do naszych domów, zagości w naszych sercach, a my po rezurekcyjnej mszy świętej usiądziemy w rodzinnym gronie przy wspólnym stole i będziemy cieszyć się swoją obecnością, będziemy składać sobie świąteczne życzenia, dzielić się symbolicznym jajkiem. Na te święta, na ten świąteczny czas wszystkim sieradzanom, wszystkim gościom, którzy wrócą do swoich rodzinnych domów i też będą w Sieradzu święta spędzać, życzę wszystkiego dobrego, wszelkiej pomyślności, dużo radości, Bożego błogosławieństwa i tylko dobrych, radosnych chwil. Na jakim etapie są przygotowania do świąt? A to raczej wydaje mi się, że należy mojej mamy zapytać. Proszę pani, mięsko kupione. Ciasta upieczone? Nie, i ciasta będę kupowała. A już po robocie. Czyli tylko już jajeczka, kiełbaski i już wszystko posprzątane, wszystko porobione. Jak idą przygotowania do świąt? No, widać, pełne torby, zakupy idą. Wszystko będzie przygotowane, chyba na czas. Pełną parą.
pełną parą, pełno zakupów w samochodzie jest w bagażniku. No myślę, że już jest wszystko prawie ku końcowi, także pospieszyłam się w tym roku. Na jakim etapie są u Pana w domu przygotowania do świąt? Już prawie się kończą. A jaki Pan miał udział w tych przygotowaniach? Przede wszystkim kupowanie zakupów. No, przeważnie daję pieniądze. Na zakupy świąteczne. Na zakupy, no. A jak Państwo te święta spędzą? W gronie rodzinnym. Czyli tradycyjnie? Tradycyjnie. Przyjeżdżają dzieciaki, wnuki. Jedno święto u jednej córki, drugie u drugiej córki. No w domu rodzinnie. Czyli tradycyjnie? Tak, tradycyjnie z rodziną w domu. No chyba rodzinnie i wyjeżdżamy z Sieradza. A gdzie Pan spędzi te święta? W domu. Z rodziną? Z rodziną. Z rodziną, z dziewczyną. Tak wydaje mi się, jak należy. Boże Pani, w domku przyjdzie córka z synem, z pieskiem. Co znajdzie się u Pani na wielkanocnym stole? No, myślę, że tradycyjnie. Kiełbaska, babka? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Kiełbaska, żurek, oczywiście, tak. Szyneczka, no wiadomo. Wszystko przygotowuje Pani sama? Tak, wszystko przygotowuję sama. No, tradycyjne jajka, biała kiełbaska, sałatki różne, barszczyk. No, oczywiście później pieczone schaby na różne sposoby, karczki. Ciasta, serniki, przede wszystkim babki, mazurek. Jak wszędzie chyba, no, ta szynka, co tam rosół na obiad i to wszystko. Oj, jak zwykle, barszczyk, szyneczka, no, króliczek będzie. Także będzie co jeść. Kiełbaska biała czy wędzona? Oczywiście nie, biała. Wędzonej nie jem. Jak zwykle, no, żurek będzie, jajeczka, różne mięska, sałatki. No, to co zwykle. Szyneczka, kiełbaska, chlebek. Jakie dania znajdą się na wielkanocnym stole? O, to jest niedobre pytanie dla mnie, ja też już na tym nie znam, to kobiety w domu robią. No to co Pan najbardziej lubi z tych potraw, które znajdą się w Wielkanoc na stole? Jestem wszystkożerny. Naprawdę, no... Woli Pan ciasta czy mięso? Mięso mi podchodzi bardzo. Zdecydowanie mięso. Mięso, tak. Mięsko jest dobre i... Ale jajka przede wszystkim. Które potrawy wielkanocne lubi Pan najbardziej? O, przede wszystkim ciasta. Ja jestem smakożem słodkiego, także w każdej postaci. A czy maluje Pan jajka na święta? Oczywiście, cebulą. Mama się tym zajmuje w domu, mama ma takie zdolności plastyczne, taka uzdolniona jest i maluje, skrobie, jakoś wykleja, także mama wszystkim się tym zajmuje, dekoracjami i wszystkim. Jajka malowane? Malowane. Kto maluje? No i chyba spróbujemy pierwszy raz, tak wszyscy razem. To malują wnuczki, ja już raczej nie. Jaką metodą wnuczki malują jajka? Różne. I mazakami, i oklejają, i woskiem. To zależy co, jakie mają pomysły. A maluje Pan jajka? Słucham? Czy maluje Pan jajka? No oczywiście, zawsze. A czy jajka będą malowane? Tak, oczywiście córka umaluje jajka. Kto maluje jajka u Pana w domu? No ja z żoną. Może jakieś znajdę, tu sam pomaluję coś? Sam Pan pomaluje jajka? Tak, tak. Myślę, że lubię to czasem robić. A jaką metodą maluje Pan jajka? Pędzelkiem i farbą, nie? Normalnie. Czasem mazakami. A co na tych jajkach jest? No różne wzorki, tak wie Pani, żeby przykuwały uwagę. A jajka Państwo malują? Oczywiście, w cebulce. Przede wszystkim w cebulce. Pan również maluje jajka? No, jakby to było, żeby chłop nie malował. A jak wyglądał Pani w domu poniedziałek wielkanocny? O, to trzeba przyjechać i nagrać. Czyli jest aż tak wesoło? Czyli jest tak wesoło, że ho, 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 to wszystko pływa. Tak spokojnie. Spokojnie. Już minęły te lata, co tak właśnie. Zresztą, jak się było młodszym, to wiadomo, teraz też jest inaczej. Oj, różnie, to jest różnie, bo zależy, kto pierwszy wstanie i kto pierwszy leje. Mam nadzieję, że nie będzie w tym roku z nieba, tylko taki tradycyjny, polewany wodą przez nas samych. A jak wygląda lany poniedziałek? No, raczej zanika tradycja lania się wodą. A dlaczego? No nie wiem, tak jakoś to wyszło. Nie ma małych dzieci, które byłyby chętne do takiego polewania? Już dzieci troszkę urosły i się nie leje. No, u nas dosyć ciekawie, bo mam wnuczków i z Sieradza, i spoza Sieradza. Jak przyjeżdżają do babci, to potem właśnie
Mieszkanie pani w wodzie u babci. Czyli jest bardzo mokro, niezależnie od tego, jaka jest pogoda na zewnątrz. Niezależnie i radośnie. No, wszyscy się leją na maksa. Czasem w tamtym roku cały dom był zalany. W domu wszyscy pootwierali wszelkie możliwe krany, żeby tylko się do wody dostać. I no, było dużo krzyku, bo kobiety, no jak to mężczyźni, kobiety lali. Wszyscy do przemoczeni do suchej nitki, nie? A mokro, mokro jest, bywa mokro, naprawdę. Kto kogo leje? Wydaje mi się, że zabawy zaczyna mój tata. Zawsze nas budzi przed 6:00. No, tak bywa. A później, no to wie pani, jak to, jak tam wiaderka polecą, no to no różnie bywa. Zawsze dostaję wiadro wody na łóżko od taty, także mokry. Nieważne, czy jest zimno, czy ciepło. No, delikatnie, że tak powiem. Czyli nie jest bardzo mokro? Nie. Nie polewa pan żony za bardzo wodą? Nie. A może by się należało? Delikatnie, nie zasługuje na to. Szanowni Państwo, na nadchodzące święta Wielkiej Nocy chciałbym złożyć Wam życzenia wszystkiego najlepszego. I nie tylko mokrego śmigusa dyngusa, ale też takiej rodzinnej atmosfery i takiego prawdziwego szczęścia na te święta, żeby nikogo przy tym stole nie zabrakło. Także jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Święta wielkanocne to wyjątkowy czas. Budzi się do życia przyroda. Z tej okazji, z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy, chciałbym złożyć mieszkańcom Sieradza i ziemi sieradzkiej najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i obfitości przy wielkanocnym stole. Już po raz 6 w sali C Starostwa Powiatowego w Sieradzu odbył się pokaz stołów wielkanocnych. Udział w tym wyjątkowym wydarzeniu wzięły wszystkie gminy z powiatu sieradzkiego, które zaprezentowały mnóstwo przepysznych i pięknie wyglądających wielkanocnych potraw oraz świątecznych ozdób. Rokrocznie oferta na stołach rozszerza się. Te stoły są bardziej kolorowe. Możemy na nich zobaczyć naprawdę potrawy, o których się nawet nam nie śniło, że coś takiego kobiety z kół gospodyń wiejskich potrafią wyczarować, bo to są naprawdę cuda, które one same wyczarowują, które tutaj nam prezentują. Takich potraw, takich dekoracji nie zobaczymy nigdzie, w żadnych supermarketach czy innych sklepach. Tu jest właśnie to, co rodzi się w głowach naszych pań, które później przenoszą to na te stoły. Tegoroczna wystawa stołów wielkanocnych cieszyła się ogromnym powodzeniem. Niemniej jednak przygotowanie wszystkich świątecznych smakołyków trwało bardzo długo. Ale jak wszyscy zgodnie podkreślali, wszystkie świąteczne potrawy bez wyjątku były wyśmienite. Wystawa stołów wielkanocnych to również okazja do zaprezentowania swoich tradycyjnych i niepowtarzalnych regionalnych przysmaków. Nasza obecność tutaj myślę, że jest wręcz nawet obowiązkowa. Jak zresztą widać, prezentują się wszystkie gminy, więc my też chcemy się pochwalić tym, co najlepsze, tym, co tradycyjne w naszej okolicy. No i zaprosić. Co najlepsze jest najbardziej tradycyjne w waszej okolicy właśnie? No muszę przyznać, że tych smakołyków, które są związane akurat z tymi świętami wielkanocnymi, jest dosyć sporo. Tutaj widzimy i szynki, i ciasta, i tradycyjne jajka przystrojone. Co roku Złoczew bierze udział właśnie w pokazie wielkanocnych stołów i myślę, że starania pan i pań przynoszą rezultaty. Są nie tylko pań, bo również panów, bo stół jest i smaczny, i kolorowy. Panie, które reprezentują gminę, mogą się pochwalić swoimi wyrobami. U nas tak się składa, że mamy kilkanaście stowarzyszeń, które tak naprawdę zmieniły oblicze gminy. I tutaj gminę Warta reprezentuje Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z Gończewa. A co pan burmistrz poleciłby najsmaczniejszego z własnego stołu? Żurek. Stoły wielkanocne obfitowały w przeróżne swojskie wyroby. Kiełbasy, pasztety, żurek, faszerowane jaja i wiele, wiele innych. Co na waszym stole można również zobaczyć? No co, jajka baby, tu są jajeczka przepiórcze, wszelkiego rodzaju, wędliny, babeczki, mazurki, baby, serniki, wędlina swojska. Wszystkie dania są własnej produkcji? To jest wszystko własnej produkcji.
Dużo Panie poświęciłyście czasu, energii. Myślę, że na to trzeba trochę czasu. One już od środy, czwartku przygotowywały. Widzę, że żywy królik również z Wami jest. Też, no bo to tradycja, jak żywa. To niewątpliwa atrakcja na dzisiejszych stołach wielkanocnych. To chyba tak. Co dzisiaj najsmaczniejszego prezentujecie na swoim stole wielkanocnym? Wszystko mamy smaczne, proszę Pana. Mamy bardzo dobry wyrób swój, wędliny. Mamy swoje pieczone mięsa, czyli jest to galantyna z kurczaka, schab z morelami. Mamy boczek pieczony, przeróżne faszerowane jaja. Do tego mamy jeszcze pasztet w cieście francuskim, tak samo i jajeczka w cieście francuskim. No i masę słodyczy, czyli ciasta i babeczki, też wykonane przez nasze panie z koła gospodyń. My dzielimy się pomysłami. Jedna próbuje coś zrobić, druga coś dołoży i stwarza się takie fajne rzeczy, naprawdę. Wystarczyło, że ciasto francuskie położymy na blacie i coś z tego zawsze stworzymy. Widzę, że to są takie staropolskie przepisy z nowoczesnym wykonaniem. Tak, dokładnie. Łączymy nowoczesność z tradycją. Dlaczego warto odwiedzić właśnie Wasz stół wielkanocny? Bo my mamy smaczny. Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy składamy najserdeczniejsze życzenia pogody ducha, obfitego stołu, bogatego zająca, mokrego śmigusa dyngusa i wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Składa koło gospodyń wiejskich Schojnego. Potrawy wielkanocne poświęcił ksiądz podpułkownik Krzysztof Pieczniak. Podczas wystawy zagrały również kapela Wróble z Wróblewa oraz kapela z Warty. Drodzy widzowie, święta wielkanocne kojarzą się z nowym życiem i wiosną, dlatego też zaprezentujemy Państwu tradycyjne scenki z polskiej wsi. Święta Wielkiej Nocy wszystkim kojarzą się z przygotowaniem różnych smakołyków, malowaniem oraz dekorowaniem jaj. Gościliśmy z kamerą w Muzeum Okręgowym, gdzie sieradzka młodzież uczyła się różnych technik dekorowania. Spotkaliśmy się również z odtwórczynią ludową panią Kazimierą Balcerzak, która opowiedziała nam o tradycjach związanych ze świętami Wielkiej Nocy. Zaprezentowała piękne hafty i ręcznie wykonane ozdoby na stół wielkanocny i niedzielę palmową. W drugi dzień świąt, a czasami też w poświąteczny wtorek, nastoletnie dziewczynki obchodziły wieś, niosąc drzewko świerku lub sosny, przybrane kolorowymi wstążkami, łańcuchem z pierścionków słomianych, ciastkami z brukwi, kwiatkami z pierza, cukierkami i pasemkami kolorowej bibuły. Na środku drzewka umieszczano lalkę wykonaną z bibuły lub szmat, symbolizującą wiosnę. Niekiedy zamiast drzewka dziewczęta nosiły wycinankę wyobrażającą gaik, która przyklejona była na tekturce. Niesiono ją na czterech kijach. W ten sam sposób noszono czasem sam gaik. W pochodzie gaikowym brało udział od 4 do 5 dziewcząt. Ta, która szła naprzedzie, niosła gaik, a pozostałe koszyki na dary. Chodziły one od domu do domu, śpiewając i życząc gospodarzom zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Najważniejszą funkcją tego obrzędu było przywoływanie wiosny. Gaik był jej zwiastunem. Zwyczaj ten nazywany jest też nowym latkiem, gdyż występuje tu witanie nowego roku wegetacyjnego. Po złożeniu życzeń gospodarzom dziewczęta dopominały się darów śpiewając. Najczęściej otrzymywały jaja, kawałki placka i ser. Chodzenie z gajkiem jest bardzo starym zwyczajem sięgającym czasów prasłowiańskich. Zwyczaj ten, choć już dawno nie występuje, nadal jest żywy w pamięci mieszkańców sieradzkich wsi. Przyszliśmy tu z Jojkim, siedzi kura z Jojkim. Jak kurka Jojko zniesie, gospodyni wyniesie. Alleluja! Niechaj będzie pochwulony, do tego tu dumu wstępujmy. Zdrowio szczęściowi sujmy, na ten tu nowy rok, co nam go Pan Bóg dał. Na to nowe lato, dej nam Boże na to. Dziwuje się wszystka szlachta,
No z Goicek idzie z miasta, wszystka szlachta, wszystkie ludzie. No z Goicek z miasta idzie, na nosym Goicku wstążecki piórecki, co nam na Wisoły, na Dobne dziwecki. Na Dobne, do ludzi podobne. Przede dworem biało kamienica, w ogrodzie zieluno pszenica. Zieluno, zieluno, bo na zimę siono. A niby ją żniecie, niby ją wiążecie. Wimy, my, co za nią bierzecie? Bierzecie, bierzecie, trzy bite talary, żeby wam się same po stole turlały. Po stole turlały, po zimie biegały. Pum gospodarz siedzi w rogu stoła, sukmanecka na nim same złote koła. A co pecka z karmazunu, pun gospodarz tego dumu. Pani gospodyni siedzi w łokinecku, w zielonej sukince, ruskowym sepecku. A stroi się stroi, bo i tak przystoi. Chodzi po pokoju klucykami brzunko, lunus ci to lunus podarunku suko. A dejcie nam co mocie dać, bo nam tutaj długo cekać, bo nam te rodzin duzeje, nas Goicek wiadro zwieje. O, jak? Gdyż ładnie, że się da się na wieki ja wieku. Ja chciałabym powiedzieć, że chłopoki chodzą po tym gusie, a te już z Goikiem długo przyszły. No. A, no przyszły. Ale przyszły, ty nie ładnie tym no. Goice wiojeczko ci daje. Same stadziołki zbierały, same. To jest jedna po drodze. Same wykrywałyśmy. Dobrze, daj tam, no, to przynieś to dyszko ładne. No daj ta im dyngus, bo przecież się działchy nachodziły. No to ta sezita po drodze. A ta ostatnia chałupa, czy jeszcze pójdzie ta? Ostatnio, to teraz do domu. Pokładaj ta im. No. Uważaj ta dziewuszki. Kumotor, dzisiaj to trochę grosza jak idzie im do. Jest tak, że żeby bosta, gdzie chłopoki nie nasiadły. Bo z kogutym tak przychodzą. Mówili dopiero do kumotra. No mówię, bo jak szłam, to jak były dyngusiorze u Pietrzka, to tam siniarz brzuzgą. Tam na rogu? Tak, a chłopoty tu takie sikowe mają. I jak, Weronce lujnych pod Kieckę, to była caluchno mokra. Ojej! Uwożejta, bo nie wiadomo co, tyż mogą paloć. To dobrze, że ciepło. No to spędzę, bo... Ojciec, daj no ta też porę groszy. Dołem już, a zobaczą. A mają, no to dobrze. A te dziołchy mota, to po co mają tak tutaj w mną? Bóg zapłać. No, no. Uważaj, tak. Uważaj, tak. Uważaj, tak. Oj, teraz im dopiero tam dadzą. No, ta. A ty co? Teraz cię napadną. Teraz cię poleją, zobaczysz. Szanowni Państwo, jesteśmy w tygodniu przedświątecznym. Wielki tydzień. Chwila refleksji, zastanowienia nad zmartwychwstałym Chrystusem, ale święta radosne, słoneczne, budzące nadzieję. Chciałem z okazji tych świąt życzyć wszystkim mieszkańcom Sieradza, mieszkańcom województwa łódzkiego zdrowych, spokojnych, dobrych świąt Wielkiej Nocy, rodzinnych spotkań, spacerów, dwóch dni odpoczynku, relaksu, i tego, abyśmy z nadzieją patrzyli w przyszłość. Zdrowych, spokojnych świąt. Proszę Państwa, jesteśmy na jarmarku wielkanocnym, a to znak, że zbliżają się święta wielkanocne. Najważniejsze święta w naszej tradycji. Życzę Państwu życzliwych świąt. Jak będą te święta życzliwe, będą wtedy zdrowe, będą szczęśliwe, będzie radości dużo. Życzliwości brakuje nam na co dzień, a ten okres Wielkiej Nocy, czas rekolekcji, czas refleksji, czas pojednania jest dobrym czasem, żeby mówić o tym. Więcej życzliwości, więcej uśmiechu do siebie, takiej dobrej energii, wszystkiego najlepszego, dobrych, życzliwych, wesołych świąt Wielkiej Nocy.
W Muzeum Okręgowym w Sieradzu po raz drugi zorganizowano warsztaty wielkanocne dla dzieci. Uczestnicy uczyli się malowania pisanek, robienia palm i pasyjek wielkanocnych. Przez kilka tygodni w warsztatach wzięło udział blisko 400 przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, nie tylko z Sieradza, ale także z Brąszewic, Złoczewa i Włocina. Warsztaty prowadził etnograf Paweł Kieroń. W czasie warsztatów używamy techniki wosku, chociaż ja zawsze tutaj podkreślam i dzieciom jest przekazywana wiedza, że na terenie ziemi sieradzkiej ta technika nie była znana. Jajka barwiono przy użyciu naturalnych barwników na jednolite kolory. Dzieci dowiedziały się między innymi, jakich naturalnych barwników używać do malowania jajek, a także co dawniej wkładano do koszyków wielkanocnych. Na ziemi sieradzkiej, podobnie jak dziś, był to chleb, jajka, babka, wędliny, sól, chrzan, a także nasiona zbóż, ziemniaki, ocet i zapałki. Zapałki pojawiły się w koszyczkach wielkanocnych, zresztą nie tylko na terenie ziemi sieradzkiej, ale w wielu rejonach Polski, gdzieś w okresie międzywojennym. Wcześniej zapałki nie były znane na wsi. One się pojawiły, tak jak powiedziałem, w okresie międzywojennym. To było niesamowite udogodnienie w gospodarstwie. No a do koszyczka wkładało się to, co chciało się mieć, więc poświęcanie zapałek gwarantowało nam, że ich po prostu nie zabrakło. W warsztatach uczestniczyły między innymi dzieci z przedszkola nr 2 imienia Krasnala Hałabały w Sieradzu. Co robi się w Wielkanoc oprócz malowania pisanek? Lepi się baranka z masła. Coś jeszcze? Daje się chlebek do koszyczka. I jest śmigus dingus. A powiedz, co do koszyczka wkłada się oprócz jajek, oprócz chleba? Kiełbaskę. Warsztaty wielkanocne cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że organizatorzy już myślą o kolejnej edycji. Szanowni mieszkańcy Sieradza i powiatu sieradzkiego, z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia, aby te święta wielkanocne przebiegały w spokojnej, rodzinnej atmosferze, żeby ciepło, które niesie nam wiosna, zawitało do każdego domu. Wszystkim mieszkańcom Sieradza i gościom z okazji świąt wielkanocnych życzę zdrowia, szczęścia oraz radości płynącej w ten wyjątkowy czas. Niech w naszych domach zagoszczą pokój i nadzieja. Życzę udanych i przeżytych zgodnie z tradycją, wspólnie z najbliższymi świąt Wielkiej Nocy. Panie Kazimiero, proszę powiedzieć, jakie ozdoby i na jakie okazje wykonuje Pani najczęściej? No cóż, teraz Wielkanoc to ozdoby wielkanocne. Pierwsza jest niedziela palmowa i pokażę palemkę, jak się robi. Bardzo proszę. Nasza sieradzka palemka to była palemką bardzo skromną. Nie było dużo ubierania, bo mamy palemki z innych regionów, to mamy piękne. Palma zawsze musiała być nieparzysta, ilość palem włożona, 3, 5, 7. Dlaczego tak? Ano tak zawsze było, że to szczęście przynosiło chyba. No i była teraz tak ubierana mertą. Merta to było doniczkowy kwiat, który nigdy nie zrzucał liści, nie zrzucał ten kwiat. I takie, a teraz ja tu mam przed sobą bukszpan. Nie mam merty, bo w domu nie mam merty. I tym bukszpanem ubiorę tą palmę. A jakie gałązki powinny być w palemce? A to wierzba, tak? Wierzba to jest w odpowiednim czasie zerwana, bo to teraz właśnie ma takie bazie i tą palmę się nosi do kościoła, święci się i przynosi się po mszy, przynosi się do domu i każdemu z domowników daje się ziarenko tej bazie. Każdy dostaje tą bazie i powinien zjadać tą bazie ze względu na to, że ona chroni cały rok przed chorobami gardła. Teraz kwiaty z pierza.
najczęściej były właśnie przybierane kwiatami spierza. I teraz to właśnie była palemka nasza, właśnie z naszego regionu. I dziś też w Sieradzu ubiera się tak palmy? Tak się ubiera palemki, tak. Tutaj mamy gotowe palemki, a proszę powiedzieć, co jeszcze można dołożyć do tych palemek, oprócz kwiatków spierza, kwiatków z bibuły? No, można i żywe kwiatki dołożyć. Wiadomo, że to teraz już jest inna era, inne czasy są i wiadomo, że jest dostęp do wszystkiego. Można wszystko to, co się podoba, to dołożyć. Ta palmowa niedziela rozpoczynała święta wielkanocne, bo już następował po niedzieli palmowej Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek, to już były intensywne prace. Wiadomo, że najwięcej pracy to miały dzieci, ze względu na to, że chłopcy to musieli robili kołatki drewniane w tym tygodniu. Dziewczynki robiły pasyjki, właśnie taką pasyjkę jak ja tutaj. Tu właśnie jest ta pasyjka, tylko że to takiej wielkości. Pasyjka? Skąd ta nazwa? A no właśnie. Pasyjka, no bo to jest na krzyżu w harmonijkę złożony papier kolorowy i na krzyżu umocowana. I z tą pasyjką chodziły od domu do domu dziewczynki i oznajmiały, przypominały, że zmartwychwstał Pan Jezus. Proszę powiedzieć, dziś jakie dekoracje są najpopularniejsze? Mogę tylko wszystko mówić o swoim domu. To, co wyniosłam z domu i to, co robię w domu. U mnie się nie maluje jajek. W ogóle? W ogóle się u mnie w domu nie maluje jajek, to znaczy woskiem. U mnie się tylko w cebulinie i wyskrobuje się. Dzieci, kto ma chwilę czasu, to właśnie może usiada i wyskrobuje jakieś kwiatuszki, jakieś zygzaczki na tym jajeczku. A tu na moich jajkach to właśnie jest sreberko, jest farba nałożona, jest dziurkowane taką wiertareczką, te dziureczki mogłaby Pani sięgnąć. To, o tak, jeszcze następne takie dziureczki, o te. Właśnie, o. I to jest, i teraz właśnie ja maluję tutaj naokoło. Maluję... Czym? A właśnie farbą, taką jak na szkle się maluje, to właśnie taką farbą tutaj maluję naokoło i wystarczy. Tak jak tutaj, tak? Tak, 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 tak. A tutaj właśnie namalowałam normalną farbą akrylową, takie właśnie bratki z jednej i z drugiej strony i polakierowałam i już jest przepiękna. Czym jeszcze oprócz jajek możemy udekorować wielkanocny stół? Przede wszystkim najważniejszy jest obrus, biały obrus. I obrus według mnie powinien być haftowany i to przez gospodynię właśnie powinien być haftowany obrus. I tutaj właśnie mamy taki obrus wyhaftowany tak, przez Panią, tak? Tak, jest wyhaftowany przeze mnie. To jest haft płaski, nakładany nitką jeden obok drugiego, haftowany muliną. I to jest właśnie haft sieradzki, który tu widzicie. To znaczy on może nie odzwierciedla tego haftu sieradzkiego, bo tylko jest takim długim, płaskim zrobione, ale ja tu mam, w takie haftuje się obrusy też. Można wyhaftować takim szlaczkiem naokoło. I ten obrus wielkanocny haftujemy w kwiaty? Z coś jeszcze? Kwiaty, nie. Tylko kwiaty. Jeżeli chodzi o sieradzki wzór, to jest kwiaty. I kwiaty muszą być kolorowe. Dużo musi być kolorów. Musi być róża. Róże mamy 3-4 kolory. Mamy różową, niebieską, pomarańczową, żółtą i czerwoną. Przede wszystkim czerwoną. Dużo zieleni. No i modraczki, przeróżne drobne kwiatuszki. Tu też są róże innego. I powinien być jeszcze haftowany, jest haftowana serweta do koszyczka, tak. Tutaj mamy również obrus. Proszę powiedzieć nam kilka słów na temat tego, kto ten obrus wykonał, jaka to jest metoda, bo widzę, że inna niż ten obrus, którym jest nakryty stół. Tak, stół jest nakryty, to jest wyhaftowany muliną.
A tutaj ten obrus, który tutaj pokazujemy, to jest obrus przed wojny, z czasów przedwojennych. Z czasów przedwojennych. Haftowała to moja mama i haftem takim prostym, bardzo prostym, i jest haftowany kordonkiem. I też to jest róża, tu są liście, a tu naokoło jakieś tam gałązeczki. Bo to jest, dla mnie to jest, wiecie Państwo, coś w rodzaju talizmanu, nie? Bo to moja mama i rękoma. Piękna pamiątka po mamie. Tak, piękna pamiątka. Widzicie Państwo, ja jestem w stroju ludowym, sieradzkim. Jest ten strój bardzo kolorowy, piękny. No ale jest to strój zanikający, już całkowicie zanika. I tylko możemy go widzieć w obrzędach kościelnych, na procesjach. No czasem widuje się jeszcze starsze kobiety, najstarsze. Wiekiem w tym stroju. No, przepięknym elementem tego stroju jest właśnie haft sieradzki. Może Państwu pokażę, tutaj mam przed sobą, to nie jest serweta, to nie jest bieżnik, tylko to jest ręcznik. To kiedyś ozdabiał ten ręcznik, ozdabiał umywalki i pod nim były chowane ściereczki, ręczniczki. No teraz niestety, ale tego nie używamy w domu, ale znów z kolei tym haftem sieradzkim właśnie ja tu ozdobiłam taki obrusik maleńki, kwadratowy, który może służyć na stół, może służyć do obrzędów weselnych, na tacy pieczywo podaje się młodej parze. Można wykorzystać w różny sposób. Tutaj mam bieżnik, który stosowany jest teraz już bardzo chętnie zakładany na stół. Bardzo proszę opowiedzieć nam jeszcze o tych wycinankach, które Pani wykonuje. Wycinankę, którą ja wykonuję, to jest to wycinanka sieradzka. Wycinana jest z jednokolorowego papieru, jest wycinana z kwadratu i jest tą wycinanką, którą właśnie Pani przed chwilą, o tak, to ta wycinanka, to jest, i ona jest zwana cackiem. No to jeszcze na zakończenie rozmowy mam do Pani jedną prośbę, żeby złożyła Pani za pośrednictwem naszej telewizji życzenia swoim najbliższym i naszym telewidzom. No bardzo chętnie. Chciałam życzyć wszystkim oglądającym nas zdrowych, wesołych świąt wielkanocnych, smacznego jajka, no i mokrego dyngusa. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Lany poniedziałek od wieków kojarzy nam się z wesołą zabawą i polewaniem wodą. Jednak nie wszędzie ten dzień jest mokry. Przygotowaliśmy dla Państwa lany poniedziałek zwany potocznie kogutkiem. To tradycja kultywowana do dnia dzisiejszego w naszym regionie. Przedświąteczny czas to również okazja do wielu szczególnych spotkań. Skorzystaliśmy z zaproszenia i gościliśmy z kamerą w Tubądzinie. W regionie sieradzkim kultywowanych jest do dnia dzisiejszego wiele tradycji związanych z czuwaniem przy grobie pańskim. Chcielibyśmy Państwu przybliżyć m.in. tradycje wywodzące się aż od Cesarstwa Rzymskiego poprzez Odsiecz Wiedeńską po czasy współczesne. Kolejnym zwyczajem wielkanocnym jest obchodzenie wsi z kurem. Koguta naturalnej wielkości, zwanego także kurasem, lepi się z gliny lub wyrabia z drewna i pokrywa pierzem, a następnie umieszcza na małym, dwukołowym wózku. W regionie sieradzkim obnoszono sztucznego koguta zwanego kokotkiem, którego umieszczano na wózku dyngusowym. Wózek ten składał się z dwóch kółek, dyszla i ośki, do której przymocowana była drewniana skrzyneczka lub przetak malowany na kolor czerwony, zielony lub żółty.
Na ruchomej tarczy umieszczone były lalki wyobrażające postacie z Wesela Sieradzkiego. W środku na podwyższeniu ustawiano kokotka wykonanego z brukwi lub drewna, oblepionego piórami koguta. Niekiedy umieszczano go na pałąkach. Pałąki były bogato zdobione kwiatkami z kolorowych piór i bibuły oraz wstążkami żakardowymi. W pochodzie brało udział od 4 do 6 mężczyzn. Jeden prowadził wózek, za nim szedł skrzypek, następni nieśli kosze na dary, śpiewając przy tym wielkanocną pieśń kościelną. Dyngusiarze dostawali od gospodarzy w darze jajka, placek, kiełbasę, rzadziej pieniądze, niekiedy też częstowani byli wódką. Młodzi mężczyźni zaopatrzeni w drewniane sikawki polewali wodą gospodarzy, życząc im przy tym dobrego urodzaju. Jednak przede wszystkim czekali na młode dziewczęta, które nie pozostawały im dłużne. Jako że dyngusiarzami byli młodzi, nieżonaci mężczyźni, odwiedzali przede wszystkim gospodarstwa, gdzie mieszkały panny na wydaniu. Zwyczaj chodzenia z kokotkiem, jak większość dawnych obrzędów, miał znaczenie magiczne. Kogut był symbolem płodności, a polewanie wodą miało zapewnić urodzaj. Było też symbolicznym oczyszczeniem i odnową sił. Przykładaje i my mamy z martwych stać, z Panem Bogiem królować, alleluja. Chrystus z martwych staje, dej gospodarzuje, a gospodarz dej prosa do naszego kurosa, alleluja. Przyszli my tu po dyngusie, zaśpiwamy o Jezusie, o Jezusie, o Maryi, dejcie dyngus gospodyni. Ojeje. Marysia! No, musi ta gospodarze dać, bo przecież tak ładnie zaśpiewała. No, i... no. O. Mają te koszyki jakie? O, do kieszeni! Do koguta można wkładać. A to ja wam pożyczę, bo ja przyszłam z koszykiem. Weź ta se po jojku w rynkę. Bo ta chłopaki po jojku. A, to żeś tam koszyka nie mieli, ojej. Ja wezmę placek. Łota chłopaki na flaszkę! Ja przyszłam na dyngu. Mata, ja mam pożyczę koszyka, bo to na nic. I w co to ty dyngu będzie tak tutaj brać? No, który tak nie miałeś? No. Ja was tu, gospodarzu, muszę podlać, żeby wam lepiej prosa rosła. A Bóg zapłać, a Bóg zapłać. A gospodyniom też tam podlejta. O, gospodyni, żeby ci kura lepiej jajka niosła. O, ty, zarazo ty! A nie pytaj, niesły po dwa. A gospodarzu, działchy to są w domu? Nie ma. Dzisiaj nie ma działków. Nie wiem, gdzie są. Są, są, ja się pochowały! Bo szukaj ta nojka! Nie chodź za! Ej! Nie ma! Gospodarzu! Wasz dom nasz ostatni, prawie takie duże podwórko ma tam. Może byśmy zatańcowali z dziewuchami tutaj. A czemu nie? Marysia! Bojowi młocie skorzystaj. Marysia, zagraj no im tam. A to zagramy. O! A niech tutaj potańcuje. Thank you.
Dwa chłopoki! Poleję wam po jednym! A tanie się należy, bo się nachodziły. Zaczęły się wydać, bo tak zemdlałam. Losem od jednych do drugich i tak patrzę, gdzie to coś stoi. Ale patrzcie, jak ją ulono. Gospodarze, jak już częstujesz? Pod dyngusa. A ja. No ale jak dyngus, to dyngus. Dobro. No Marek, no zagra nam jeszcze jednego. Marysia, muzykant, zagraj no, mam jakiego wiocka. Ale się postarały! No tak, tak. Ale liche są zmęczone i są takie. Nie? Zmęczyły się. Całą wieś łobyś? To nie takie jest proste. Ale tych jojków za dużo to ci nie miał. No tam na pewno już tam gdzieś zostawiły. No. Surowe to sprzedadzą, przyda się. No pewnie. Ojej. No to co? Ja już w kościele byłam, a wy byliście tam? Jo, na rezurekcji były. Na rezurekcji to była wczoraj, a dzisiaj polewo. To co ty, to całą noc żeś przesłał z nich? Jak się wczoraj było, to dzisiaj już nie musowo iść. No to ja nie wiem, takich czasów to ja nie pamiętam. Zdrowych, pogodnych świąt Wielkiej Nocy, pełnych obfitego zajączka, spełnia wszelkich marzeń dla zespołu brządowego Hojny i wszystkich mieszkańców gminy Sieradz. Wesołych świąt! Drodzy Sieradzanie, proszę przyjąć od radnych Rady Miejskiej w Sieradzu życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych świąt. Niech wielkanocny zając obdarzy Was prezentami, które nie są widoczne ani pachnące, ale bez których nie można i nie warto żyć. Te prezenty
to zdrowie, szczęście i miłość. Obdarzeni tymi prezentami, bądźmy razem w święta Wielkiej Nocy i przez cały rok. Święta Wielkiej Nocy to czas pojednania. Dekorowanie jaj i dzielenie się nimi to nieodłączny element tych wyjątkowych świąt. Wiele instytucji oraz firm tego dnia również nie zapomina o tym zwyczaju. Już tradycyjnie zarząd oraz pracownicy grupy Tu Bądzin spotkali się przy wielkanocnym stole, aby podzielić się nie tylko wielkanocnym jajkiem, ale również dobrym słowem. Szanowni Państwo, drogą Kościoła jest człowiek i z ogromną radością przyjąłem zaproszenie tutaj na to spotkanie przedświąteczne, bowiem przecież pracujecie razem z sobą dla człowieka. Człowieka, który ma realizować swoje powołanie życiowe. Ta firma należy do jednych z największych zatrudniających właśnie taką ilość wiernych. Głównym atutem naszej firmy jest to, że to jest firma rodzinna i nie tylko dlatego, że powstała na początku z dwóch rodzin i kontynuowana jest przez rodzinę państwa Wodzyńskich, ale głównie dlatego, że właśnie wprowadzona jest atmosfera rodzinna, którą Państwo zresztą tutaj czujecie podczas dzisiejszego spotkania. Jest co roku i jest co roku bardzo pielęgnowane to, żebyśmy wszyscy czuli się tak jak w domu. Koleżanki przygotowują wszystkie potrawy, które stoją na stole i są zrobione przez nie same, ale myślę, że najważniejsze jest to, jaki duch jest wprowadzany do naszej firmy. I czy to są święta Wielkiej Nocy, czy Bożego Narodzenia, najważniejszy jest zespół tych ludzi, którzy tutaj pracują. Lider nadaje ton. Święta są specjalnym takim czasem, kiedy rzeczywiście widać poziom takiego entuzjazmu i zaangażowania. I nie jest to, jak Państwo się przyjrzycie, nie jest to taki klimat, który jest, bo musi być, tylko dlatego, że jest, bo my po prostu tak chcemy. Cieszymy się tym, że jest to wyjątkowa firma z atmosferą, która powoduje, że ludzie chcą być w firmie albo nie. Grupa Tu Bądzin już od wielu lat niezmiennie pielęgnuje tradycje związane ze świętem Wielkiej Nocy. Szanowni mieszkańcy Sieradza, drodzy widzowie telewizji sieradzkiej, święta Wielkiej Nocy to czas zadumy i nadziei, zwycięstwa wiary nad zwątpieniem, odradzania optymizmu i wiarę w lepszą przyszłość. To czas, kiedy przy stole wielkanocnym zapominamy o troskach i niedostatku dnia codziennego. Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy w imieniu zarządu i pracowników Ceramiki Tu Bądzin chciałem złożyć Państwu najszczersze życzenia. Bardzo bym pragnął i życzę tego Państwu, aby nasze miasto i cały region rozwijał się gospodarczo, żebyście byli zdrowi i szczęśliwi, żebyście byli dumni, że mieszkacie w mieście, które tak się rozwija. Na te święta chciałem Wam życzyć dużo zdrowia, radości, wytchnienia, spokoju ducha i radosnych spotkań w gronie rodzinnym. Niech te święta przyniosą Państwu spokój i harmonię. Na ten wyjątkowy czas chciałbym jeszcze raz życzyć Państwu wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy w imieniu swoim, jak również pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu, składam wszystkim mieszkańcom miasta Sieradza i regionu sieradzkiego życzenia wszelkiej pomyślności, abyście Państwo te święta spędzili w miłej, serdecznej i rodzinnej atmosferze. Wszystkim kierowcom życzę szczęśliwych powrotów do domu, a kandydatom na kierowców pomyślnie zdanych egzaminów. Święta wielkanocne to święta specyficzne. Święta przepojone radością budzącej się do życia wiosny. Święta przepojone wiarą w sens życia. Szanowni Państwo, na ten radosny czas Paschy życzymy od Zarządu i Rady Nadzorczej Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej wszystkiego co najlepsze. Życzymy Państwu przy świątecznych stołach dużo serdeczności, radości, miłości i wszystkiego co najlepsze na cały czas poświąteczny.
Już w czasach średniowiecznych w Polsce i na jej pograniczach upowszechnił się zwyczaj uroczystego przybierania w Wielki Czwartek symbolicznego grobu Chrystusa w ciemnicy, stróżowania i obchodzenia grobu. W Wielki Piątek, sobotę i część niedzieli wielkanocnej pozostawia się Najświętszy Sakrament w grobie, który przez te dni nawiedzają wierni. W XVIII i XIX wieku mężczyźni i kobiety w miastach ubierali się na czarno na tak zwane obchodzenie grobów. Nawiedzenie grobów procesjonalnie przez bractwa, cechy i korporacje nazywano procesjami rzymskimi. Upowszechniła się również tradycja trzymania straży przy grobie Chrystusa. Ten zwyczaj, bardzo często w niezmienionej formie, przetrwał w Sieradzkiem do dziś. W większości parafii straż pełnią ubrani na galowo członkowie miejscowych ochotniczych straży pożarnych. Tak jest m.in. w Sieradzu, Poddębicach, Warcie, Kliczkowie czy Brzeźniu. Natomiast w Łasku, Dobroniu i okolicznych parafiach warte przy grobie pełnią mężczyźni przebrani za żołnierzy armii rzymskiej. Stanie przy grobie pańskim Turków jest bardzo długoletnią tradycją. Nazwa ta bierze się od czasów odsieczy wiedeńskiej 1683 roku. W tej odsieczy wiedeńskiej brali udział nie tylko kawalerzyści, nie tylko husaria, ale również brali udział chłopi, piechota, tak zwana piechota łanowa i wybraniecka. W naszym regionie też były takie miejscowości, które musiały wtedy, kiedy król ogłaszał działania zbrojne, prawda, kiedy było pospolite ruszenie, to dane wsie wystawiały z chłopów, którzy byli przypisani do danej wsi, tak zwaną piechotę łanową i wybraniecką. I w trakcie tej odsieczy wiedeńskiej brali udział również chłopi z tych wiosek. Po odsieczy wiedeńskiej chłopi ci nie od razu wrócili. Piechota nie od razu wróciła, tak jak jazda. Jazda wróciła, jak źródła historyczne przekazują, już pod koniec 1683 roku. Natomiast ta piechota szła bardzo powoli, nie poruszali się tak szybko. Po odsieczy wiedeńskiej wiadomo, że Polacy zdobyli bardzo wielkie łupy. No wiadomo, tym piechocińcom to się tam te najgorsze łupy zostały. I wiadomo, że to była odzież, w większości jakieś odzież, jakaś tam części uzbrojenia, szable, miecze. I ci chłopi, wracając z tej odsieczy wiedeńskiej, byli poprzebierani właśnie w te ubiory tureckie, po Turkach. I tradycja mówi nam, przekazuje, że właśnie do jednej z takich wiosek, a rzecz działa się przed Wielkanocą, w okresie Wielkiego Postu, właśnie zbliżali się z daleka Turcy. Jeden z chłopaków przyleciał do wioski i krzyknął: Turki idą! Wszyscy ludzie tutaj bardzo wystraszeni, bo rzeczywiście z oddali widać jakiś oddział przebranych w różnokolorowe stroje jakichś rycerzy. Po wejściu do wioski okazało się, że to są ci miejscowi chłopi, którzy dopiero teraz wracają z odsieczy wiedeńskiej. I po przyjściu do danej wioski ci właśnie chłopi z tej miejscowości, z tej wioski, przebrani za Turków, te tureckie stroje. Oczywiście po przyjściu do wioski najpierw przyszli do kościoła, pomodlili się, a jako że to było w okresie właśnie Wielkiego Postu, kiedy już był ubrany grób pański, stanęli, trzymali wartę przy grobie pańskim. I od tego czasu, a więc już jest to ponad 300-letnia tradycja, i od tego czasu straż przy grobie pańskim w większości miejscowości, tam gdzie właśnie te miejscowości, te wioski były zobowiązane wystawić tych piechocińców, mimo że stoją dziś strażacy, mimo że dziś stoją również czasami rycerze rzymscy, czy powiedzmy bracia Kurkowi, cały czas przygnęła ta nazwa, że straż przy grobie pańskim pełnią Turki. Podobnie jest tutaj też w naszym regionie. Strażacy przebrani za Turków pełnią też wartę przy grobie pańskim w kościele świętego Wojciecha i świętego Stanisława w Burzeninie. Przez lata tamtejsi druhowie występowali w galowych mundurach i lśniących paradnych hełmach. W okresie stalinizmu ówczesna władza zakazała występowania w mundurach. Wówczas druhowie przebrali się właśnie za Turków. Ten zwyczaj zachował się w Burzeninie po dziś dzień. W Sieradzu warte od lat pełnią druhowie z miejscowej ochotniczej straży pożarnej. W
pierwszych latach po wyzwoleniu wartę przy grobie pełniono w całym strażackim rynsztunku. W latach stalinowskich zabroniono strażakom udziału we wszelkich uroczystościach kościelnych. Dopiero po 1956 roku wrócono do dawnej tradycji. Przyszedł jednak okres stanu wojennego, kiedy to strażakom przed samą Wielkanocą zarekwirowano bojowe toporki. Wówczas sprytni druhowie załatwili sobie drewniane atrapy i stanęli jak dawniej przy grobie pańskim. Źródła przekazują nam, że od czasu powstania Ochotniczej Straży Pożarnej, a więc od roku 1876, kiedy to powstała Sieradzka Straż Ogniowa, zawsze straż przy grobie Chrystusa, przy grobie pańskim trzymają druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej. Chociaż w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w okresie międzywojnia, w Sieradzu działało bardzo prężne Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, też posiadali piękne mundury. I tutaj źródła przekazują nam, że wymiennie, że jednego roku straż przy grobie pańskim pełnili druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej, w następnym roku pełnili druhowie, właśnie też druhowie z Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Tutaj strażacy, sieradcy, druhowie, ochotnicy przez długi okres czasu straż przy grobie pańskim pełnili w całym oporządzeniu, w całym rynsztunku bojowym, jak to się fachowo mówi, prawda? Więc w tych pięknych hełmach, te hełmy strażackie są wzorowane w pewnym sensie na hełmy rzymskie, metalowe, w metalowych hełmach, z całym rynsztunkiem, to znaczy z toporkiem bojowym, z pasem bojowym. I jeszcze przez długie lata, w okresie po wojnie, strażak miał tak w ramach swojego rynsztunku bojowego zwiniętą taką linę no prawie jak taternik miał jeszcze. Także no, było co na tych plecach nosić. I po wojnie, po II wojnie światowej, był jeden taki rok, że tutaj w Sieradzu mieściła się, funkcjonowała Oficerska Szkoła Łączności i też kilka razy wymiennie stanęli, znaczy nie, że cały czas stali, ale którąś tam zwart pełnili również podchorążowie z tej Oficerskiej Szkoły Łączności. Obecnie w sieradzkiej farze wartę przy grobie pańskim pełnią strażacy w umundurowaniu bojowym. Dzień dobry Państwu, jestem w ogrodzie sióstr Urszulanek, co mnie bardzo cieszy. Jestem przed najpiękniejszą magnolią. W Warszawie jest taka sama, no może trochę brzydsza, na Placu Trzech Krzyży, ale też tak kwitnie, więc tym bardziej jest mi miło życzyć Państwu z okazji świąt. Wszyscy mówią, że te święta są najważniejsze, a my zawsze jak to ludzie lubimy bardziej te, kiedy jest zima, kiedy pada śnieg, czyli święta Bożego Narodzenia. Natomiast to są bardzo ważne święta, bo one mówią o odrodzeniu. Ja sobie myślę, że człowiek to jest taką istotą, że no prawie codziennie musimy się odradzać, żeby nam się chciało wstać, wymyć zęby, albo pójść do pracy, albo spotkać się kogo nie znosimy i nie życzyć mu źle i tak dalej, i tak dalej. Więc życzę Państwu z okazji tych świąt pełno miłości, żeby Państwo mieli siłę się odradzać każdego dnia, żebyście mieli wiarę w sens swojego losu. Oj, tak poważnie jadę, ale żebyście byli szczęśliwi, uśmiechnięci i żeby Wam się darzyło. Szanowni Państwo, zbliżają się święta Wielkiej Nocy. Bardzo ważny moment w życiu niemal każdej polskiej rodziny. Z tej okazji w imieniu Wektry chciałbym złożyć jak najlepsze, najserdeczniejsze życzenia z tej okazji. Dużo optymizmu, wiosny, radości i rodzinnej atmosfery. Wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo, święta wielkanocne to wyjątkowy czas dla nas wszystkich. Życzymy Państwu zdrowych, spokojnych świąt, radosnych spotkań w gronie rodziny, przyjaciół, wiary w sercach, uśmiechu na twarzy, mokrego dyngusa. Wesołego Alleluja! Dziękujemy Państwu za uwagę. I jeszcze raz życzymy Państwu zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy.
Istniejemy na rynku lokalnym ponad 20 lat. Zajmujemy się sprzedażą wykładzin dywanowych i PCV, chodników i dywanów oraz dodatków typu listwy, kleje, maty, wycieraczki. Posiadamy bogatą ofertę wykładzin dopasowaną do oczekiwań każdego klienta. Prowadzimy profesjonalny montaż wykładzin obiektowych do pomieszczeń użyteczności publicznej. Wykładziny to dobry sposób na uzyskanie estetycznej, praktycznej i nowoczesnej podłogi. Zapraszamy wszystkich do naszego sklepu znajdującego się na Starym Rynku przy ulicy Warszawskiej 1. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Wartmilk z Sieradza pragnie poinformować swoich klientów, że od 1 kwietnia wzorem lat ubiegłych otwarto punkt sprzedaży na rynku w Sieradzu. Spółdzielnia już od wielu lat oferuje nam swoje produkty mleczne pod markami Mu, Paczka od Krowy, Me i Twisty. Charakteryzuje je wysoka jakość, bezpieczeństwo zdrowotne, a także ciekawa szata graficzna opakowań. Wyroby spółdzielni posiadają certyfikaty najwyższej jakości i otrzymują wiele nagród i wyróżnień na targach branżowych organizowanych na terenie całego kraju. Dużą rolę w sukcesach spółdzielni odgrywa fakt, że cały czas inwestuje ona w nowe rozwiązania i rozszerza swoją ofertę o nowe produkty, które zaliczają się do grona najlepszych na rynku. Ostatnio spółdzielnia wprowadziła do sprzedaży serki homogenizowane Mu oraz osełkę sieradzką, które to szybko zyskały wielu zwolenników dobrego smaku. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Wartmilk w Sieradzu to prężnie działający zakład. Znane wszystkim mleko Mu, śmietana, maślanka, kefir czy masło z Sieradza cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem klientów, za co spółdzielnia pragnie im serdecznie podziękować. Zachęcamy do zakupu w firmowym punkcie sprzedaży spółdzielni Wartmilk na rynku w Sieradzu. Tam zawsze otrzymasz świeże i smaczne produkty w dobrej cenie. Spółdzielnia zaprasza i życzy smacznego! Okna Konieczny, firma z wieloletnią tradycją, najlepsza jakość, ciepło i elegancja. W naszej ofercie drzwi i okna energooszczędne, markizy, moskitiery, żaluzje, rolety i bramy garażowe. Przyjdź do nas, Sieradz, Aleja Pokoju 7A przez 1, telefon 43 822 1759 lub 533 980 490. Adres strony internetowej www.oknakonieczny.pl. Zapraszamy. Odczuwasz skutki przesilenia wiosennego? Potrzebujesz zregenerować swoje siły i naładować się pozytywną dawką energii? Chcesz odpocząć od przedświątecznych przygotowań? Przyjedź do Uniejowa. Tutaj możesz się zrelaksować, odprężyć i zapomnieć o problemach dnia codziennego. Kompleks termalno-basenowy zaprasza także w święta wielkanocne. W niedzielę od godziny 12 do 22, w poniedziałek od 10 do 22. Spędź święta w Uniejowie. Ekowiatr, spółka jawna, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Przyjdź lub zadzwoń i zapoznaj się z naszą ofertą. Sieradz, ulica Jana Pawła II, 52/23, na pierwszym piętrze. Zduńska Wola, ulica Piwna 2. Łask, ulica Marii Skłodowskiej-Curie, 4/3. Z nami możesz więcej. Od poniedziałku do piątku Ekowiatr zaprasza.